Czy gratuluję drużynie rozwoju 3 punktów. Ja mogę powiedzieć tylko o swojej drużynie, że w takim składzie, jakim dzisiaj wyszliśmy, już pewnie nigdy na drugoligowych boiskach nie wyjdziemy. Nie było praktycznie całej formacji defensywnej, nie było wielu kluczowych zawodników, a mimo tego ta drużyna, moja młoda, grała świetne zawody. Jestem z nich dumny. Ostatnio, po ostatnim meczu, padło dużo gorzkich słów, bo nie zagraliśmy najlepiej. Przeszliśmy obok meczu, ale dzisiaj mieliśmy 2 słupki, mieliśmy poprzeczkę. No i ta kluczowa chyba sytuacja w końcówce meczu, gdzie Węsierski strzela i bramkarz, przepiękna parada, wyciąga. I skończyło się 1-0, my staraliśmy się grać, jestem, mówię, dumny z chłopaków, bo pierwsza połowa przespana, a druga, graliśmy dobrze i nadziewaliśmy się na kontry drużyny rozwoju i w kilku sytuacjach, jeżeli się już tak otworzyliśmy i tak zaatakowaliśmy, mogliśmy się nadziać. No nic, przegraliśmy, ale mówię, ta porażka i to, ilu młodych ludzi dzisiaj zagrało, napawa optymizmem nie tylko na dalszą część sezonu, ale też w następnym roku. Dziękuję. No to ja króciutko, no pierwsza połowa, tak po prostu trener powiedział, no może bez historii, no ale wygrywamy ją, prowadzimy 1-0 gdzieś po akcji Żaka i bramce Kowalskiego. No druga połowa, nie zaczęliśmy jej tak, jak sobie gdzieś tam zakładaliśmy w szatni. No widzieliśmy, że zespół Błękitnych jest dobry i może nam stworzyć sytuację po stałych fragmentach. No ale myślę, że dobre drużyny cechuje to, że potrafią gdzieś tam rozegrać troszkę słabszy mecz, a taki nam się dzisiaj przytrafił. No i ten mecz wygrać. No. Szkoda tylko, że gdzieś tam jak zespół Błękitnych otworzył się w drugiej połowie, nie umieliśmy tego wykorzystać, nie umieliśmy podwyższyć wyniku na 2-0 i wtedy by było spokojniej. No ja powiem szczerze, no zaszczyt trenować taką drużynę. No 6. mecz z rzędu u siebie wygrany. I przybliża to nas na pewno do celu, który sobie gdzieś tam zakładaliśmy przed sezonem, którym jest utrzymanie. Teraz zaczynamy mecze co 3 dni. No chłopcy się śmieją, że wolą te mecze grać właśnie co 3 dni niż trenować z takim sztabem, bo naprawdę mamy ciężkie treningi. I to potem procentuje na boisku w postaci tylu punktów, ile zdobyliśmy w tym sezonie, w tej rundzie. O.